Dobry wieczór. Staram się podejrzeć czat, czy go będę widziała, czy mogę zadawać pytania i rzeczywiście widzę, wszyscy się witają. Super. Trudne czy nudne, taki tytuł. Gramatyka, mówienie, testy, czyli takie umiejętności, takie treści z podstawy programowej, gramatyka, mówienie, natomiast testy to już forma sprawdzania wiedzy, które w uczniu mogą wzbudzać strach, no a skoro strach, to i zniechęcenie. I teraz, kochani, ja bym chciała zacząć od takiego konstruktu, o którym bym Wam chciała opowiedzieć. Na pewno wszyscy wiecie, co to jest poczucie własnej wartości. Natomiast jest jeszcze jeden z kolejnych konstruktów takich psychicznych człowieka. Można powiedzieć, że jest to przekonanie, które nazywa się poczucie własnej skuteczności. To poczucie własnej skuteczności to jest takie wewnętrzne przekonanie, że sobie z czymś damy radę. I teraz, jeśli dacie radę przekonać ucznia, że on nie da rady, to on na pewno tej rady nie da. Natomiast jeśli dacie radę przekonać ucznia, że da radę, że poradzi sobie, że to wcale nie jest trudne, to jest szansa na to, że on faktycznie sobie poradzi. Bo gdybyście sobie przejrzeli, a możecie to zrobić, bo znacie język niemiecki, badania dotyczące poczucia skuteczności własnej, to zobaczcie, co najbardziej wpływa na to, że my nabieramy takiego poczucia, że sobie z czymś poradzimy. Po pierwsze to, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli pobudzenie emocjonalne. Coś nas musi w jakiś sposób zainteresować, zaciekawić, pobudzić, tak? I teraz to pobudzenie emocjonalne oczywiście wywoła lawinę różnych endorfin, dopamin i być może też kortyzolu. I ono nie może być na zbyt takim wysokim poziomie, żeby właśnie na przykład zadziało się tak, że zastopuje to nasze przekonanie, że sobie poradzimy. Druga rzecz, która może działać na rzecz tego poczucia, budowania poczucia tej skuteczności, to są komunikaty werbalne. Zobaczcie, my je uczniom dajemy. Dajemy uczniom informacje zwrotne. No i możemy ucznia takimi informacjami zwrotnymi przekonać, przekonywać, zachęcać, że sobie właśnie poradzi. Trzecia kwestia, która może budować poczucie, że sobie z czymś poradzimy, to są tak zwane doświadczenia zastępcze. To znaczy obserwuję sobie jakąś osobę i patrzę, ona sobie z jakąś rzeczą poradziła, zrobiła to i mogę nabrać wtedy przekonania, że ja też sobie z tym poradzę. No bo skoro ona sobie poradziła, to być może nie jest to takie aż trudne. W metodyce, w dydaktyce można tutaj też spotkać takie pojęcie uczenia się na modelu. No i ostatnia kwestia, najsilniej wpływająca, bo te tutaj czynniki są ułożone według siły ich oddziaływania na poczucie tej skuteczności własnej, to jest doświadczenie sukcesów lub porażek. I zobaczcie, znowu w bardzo wielkim stopniu od tego, jak my na przykład traktujemy błąd na lekcji, zależy, czy uczeń ma i w jakim stopniu przeżywa te sukcesy, bądź czy ma i w jakim stopniu przeżywa te porażki. I wszystkie badania, jakie mi się udało, do jakich mi się udało dotrzeć, o jakich czytałam, potwierdzają, że to poczucie skuteczności własnej bardzo mocno wpływa na to, czy ludzie coś robią, czy też nie. Więc wrócę do tematu naszego spotkania. O, dzisiaj mi się prezentacja zacięła, nie. Wrócę do tematu naszego spotkania. Jeśli nauczyciel zaczyna z uczniami lekcję niemieckiego i mówi, język niemiecki to jest bardzo trudny język, trzeba się bardzo starać, żeby się go nauczyć, a wielu nauczycieli niestety tak zaczyna i też uczniowie przychodzą do szkół średnich już z takim przekonaniem, że to jest taki diabeł, którego się nie da złapać za rogi, to jest duże prawdopodobieństwo, że przekonamy tego ucznia i wtedy stoimy na troszkę straconej pozycji, aczkolwiek
Aczkolwiek można, jak już mamy, a w wielu wypadkach mamy uczniów z poczuciem, że ja to się uczyłem niemieckiego przez całą podstawówkę i się nic nie nauczyłem i pani też mnie nie nauczy, mnie tak przekonują uczniowie, można oczywiście nad tym pracować. Jak pracować? Ano właśnie komunikatami werbalnymi i stwarzaniem okazji do doświadczeń, do czego bardzo serdecznie Was zachęcam. No i teraz zobaczymy, co możemy w takim razie z tym wszystkim zrobić. Po pierwsze, pozwoliłam sobie zacytować Filipa Biglera, nauczyciela roku, zobaczcie którego, jak dawna to wypowiedź. Być nauczycielem to być wiecznym optymistą, to wierzyć w to, że uczniowie właśnie sobie dadzą radę, dlatego że to poczucie skuteczności mają nie tylko uczniowie, również my mamy pewien poziom poczucia skuteczności, więc my też powinniśmy wychodzić z założenia, że jesteśmy w stanie czegoś swoich uczniów nauczyć, czegoś mogą u nas doświadczyć. No i teraz pierwsza kwestia. Jak się powinna zacząć lekcja, a jak się zwykle zaczyna? Zwykle zaczyna się od sprawdzenia obecności, no bo trzeba mieć w razie alarmu, żeby móc zapewnić bezpieczeństwo uczniom, żeby ewakuować wszystkich, wiedzę o tym, ilu ich na tej lekcji mamy. Później pytamy o zadanie domowe, później być może zaczyna się ta lekcja jakimś asocjogramem, zadźgnięciem do tematu, podaniem tematu, zapisaniem tematu. W związku z tym, że mamy do czynienia z pokoleniem multitasking, z pokoleniem, które w jednej minucie robi 18 różnych rzeczy, zerka na telefon, gryzie kanapkę, odpisuje na Messengerze, pogada z kolegą, zamieni słówko, zajrzy do książki, nawet czasami nam coś w międzyczasie odpowie, to my musimy zacząć tak, żeby złapać tą uwagę. Dlatego, że uwaga uczniów, uwaga w każdego człowieka pracuje na takich dwóch poziomach. Jest tak zwana uwaga 1 i uwaga 2. I ta uwaga 1 to jest taka uwaga, gdzie uczeń jest skupiony. To jest ten moment, kiedy mówicie do uczniów tak, a teraz się mocno skupcie, bo będzie bardzo ważna rzecz i jak sobie to zapamiętacie, to później Wam będzie już dobrze szło i nie będziecie mieć kłopotu z tym i z tym. I my właściwie zabiegamy o tą uwagę 1, czyli o takie mocne skupienie uczniów. I bardzo dobrze, że tak mówicie, że są takie komunikaty werbalne, ale tą uwagę możemy, a właściwie musimy z tym pokoleniem płatków śniegu, pokoleniem multitaskingu, ono ma już mnóstwo nazw, musimy łapać nie tylko werbalnie, bo to jest pokolenie obrazu. No więc, kochani, dobrze, skoro pokolenie, do którego obraz przemawia bardziej niż słowa, no to można zacząć jakimś obrazkiem. Ja mam na przykład tu dla Was taki obrazek. Co was verbindet das Toilettenpapier und den Fernsehturm? I chciałabym, żebyście mi na czacie napisali. Odpowiedź oczywiście. Was verbindet das Toilettenpapier und den Fernsehturm? Ja sobie podejrzę czat, czy mam jakąś odpowiedź. Na razie nie mam. Zadałam jakieś za trudne pytanie. No jakieś idee? Długość, runde form, ok. Mamy troszeczkę odpowiedzi, rzeczowniki złożone. Pięknie, no patrzcie, wygenerowaliście oczywiście już więcej niż to możliwe. Dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy poczuli się troszkę zaintrygowani. Nie jest trudne, jest długie, białe. Także poczuliście się tym pytaniem zaintrygowani. Na pewno w większości włączyło się myślenie i zaczęliśmy kombinować, prawda? Uczniowie zrobią to samo. Uczniowie zrobią to samo. A jak dodam do tej informacji jeszcze 3651 Rollen Klopapier, taką informację. I zapytam Was, was verbindet 3651 Rollen Klopapier mit dem Fernsehturm? To już Was troszkę naprowadzam, prawda? Nie będę przedłużać, ale z uczniami bym to oczywiście ciągnęła.
No, okazuje się, że tyle rolek papieru zużywa przeciętny Niemiec, chciałam powiedzieć, zużywamy, nie wiem jak to jest z przeciętnym Polakiem, w ciągu swojego życia. I jest to taka ilość rolek, że gdyby je ułożyć jedna na drugiej, to osiągnęłyby wysokość 368 metrów, co daje wysokość właśnie wieży telewizyjnej. I zobaczcie, teraz jak ja już sobie złapałam jakąś uwagę z uczniami, uwagę uczniów jakimś obrazkiem, jakąś anegdotą, czymś takim, co jest zagajeniem. Oczywiście to musi w jakiś sposób korespondować później z tym tematem, to jest szansa, że oni jeszcze pozostaną na tej włączonej uwadze, o którą ja tak bardzo zabiegam. A do jakiego tematu mógłby być to wstęp? Akurat to zdjęcie i ta wieża telewizyjna i to pytanie. Jak sądzicie, jaki temat można by... Tak, tu już miałam, widzę na czacie prawidłową odpowiedź, a sama udzie. Tak, pani tu Alina nam napisała, Berlin ist reisewert. Zum Beispiel, tak? Może być to jakiś temat związany z Landeskunde. Mogą być to Erfindungen, genau. Ale może być to, słuchajcie, statystyczny Niemiec taki temat, tak? I teraz jest, że statystyczny Niemiec zużywa 3651 rolek, a możemy później posprawdzać jeszcze inne kwestie dotyczące statystycznego Niemca. Możemy się zastanowić tutaj nad tematem ochrona środowiska. Tu jest nawet prezentacja, słuchajcie, nawet propozycja Steigerung der Adjektive. Czyli temat no, związany jednak z gramatyką, tak? Czyli widzicie, że tak właściwie mamy jeden obrazek, jedno jakieś pytanie, a mogę to użyć do kilku kwestii. Pewnie gdybyśmy mieli tutaj czas na wymyślanie, to wymyślilibyście mi jeszcze więcej. Dobrze, czyli łapiemy uwagę jakimś interesującym uczniów obrazkiem. Skoro ten początek lekcji ma być nieoczywisty, ma być taki z hukiem, taki, żeby właśnie wow, złapało ucznia, mówiąc brzydko, zażarło, no to może być oczywiście zdjęcie, to mogą być jakieś dźwięki. Uczniowie wchodzą do klasy, puszczamy dźwięki związane z naszym tematem. Na przykład, jak to jest temat związany z podróżowaniem, to mogą być to odgłosy lotniska, dworca kolejowego, może pociąg wjeżdżać na stację. Możemy to zapętlić i zapytać, jaki to będzie temat. Również nasza mina jest rozpoczęciem lekcji z hukiem. Jak ja jestem zawsze taka raczej śmiejąca się i no, raczej okazuję uczniom radość z tego, że przyszli do klasy. Zresztą w ogóle lubię ludzi, więc to widać natychmiast. I siedzę z miną Sfinksa, to moi uczniowie wchodząc już widzą. A siedzę z taką miną na przykład, bo mnie głowa boli. To oni mówią, tak, ja słyszę, jak oni mówią po cicho, o, Anka coś nie w humorze, trzeba być cicho. Oczywiście oni nie mówią mi per Anka, ale między sobą mówią o mnie Anka, tak? Albo też jak wywrócę w trakcie lekcji białkami, oczami, to też od razu wiedzą, o co chodzi, tak? Uczniowie generalnie zauważają wszystko, co jest inaczej niż zwykle. Czyli zacznij tą lekcję od czasu do czasu inaczej niż zwykle. Mogą wejść do klasy, oczywiście krzyczą, jeszcze się nie rozpakowują, nie skończyli gadać, a my sobie stoimy tyłem do klasy, piszemy na tablicy coś. Po jakimś czasie oni sami zaczynają się uciszać, bo co ona robi, nie? Nigdy tak nie robiła, a teraz proszę bardzo, nic do nas nie mówi, niezwyczajne, przecież to gaduła i zawsze do nas coś gada. Możemy też naszym zachowaniem wzbudzić takie zainteresowanie ucznia. Możemy wzbudzić też takimi teraz bardzo popularnymi, a już w pandemii totalnie rozpowszechnionymi obrazkami, które wzbudzały albo żeśmy sobie wysyłali memy, albo jakieś takie obrazki, które wzbudzały uśmiech na naszej twarzy. No i mamy tu taki obrazek dla przykładu, Montag, Freitag. No i też może być to jakiś wstęp do tego, albo
jak to przebiega nasz dzień i czy poniedziałki i piątki przebiegają tak samo, i wchodzimy do tematu dzień powszedni, albo też jak to jest, gdy zaczyna się weekend i co robimy w weekend. Tutaj też na pewno mielibyście mnóstwo pomysłów do tego, jaka lekcja, jaki temat mógłby zostać rozpoczęty takim nieoczywistym obrazkiem. Możemy też rozpocząć króciutkim filmikiem. I tu internet steht uns zur Verfügung, tak? Mam jakiś temat, też za chwilę będziecie mogli określić jakiś. Wyświetlam uczniom najpierw obrazek iPada i pytam, wozu kann man iPad nutzen? I oni oczywiście wymieniają, do czego używają tego iPada. No, że do spielen, Musik hören, zeichnen, Filme sehen, w zależności od kompetencji językowych, od grupy, zbieramy sobie środki językowe. Nie żałujcie czasu na zbieranie tych środków językowych, bo jest to jeden z warunków w ogóle podjęcia komunikacji. Żebym ja mogła coś komunikatorem gębowym zrobić, to muszę dysponować jakimś zasobem środków językowych. Nawet skromnym, ale jednak. Więc warto podejść do tablicy i zapisać to, co uczniowie mówią, i też zmotywować ich do zapisania tego, co my dla nich piszemy. Ale być może wcale mi nie chodziło o takie kwestie, więc puszczam im dodatkowo taki oto filmik. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć dźwięk. Nie słychać, Aniu, dźwięku. Nie ma dźwięku. Okej, okay, es reicht. Nawet jeśli nie słyszeliście dźwięku, to uczniowie Aniu, ale możemy, wiesz, jak zrobić, że jeszcze raz udostępnić ekran z dźwiękiem, wiesz? Okej, okay, ale nie ma sprawy w ogóle. Zaraz powiem, dlaczego nie ma sprawy, jak nie widzieliście Rozumiem. Dźwięku. Dlatego, kochani, nie ma sprawy, że uczniom puszczamy ten filmik i oni nie rozumieją. Z reguły nie rozumieją, jak to jest klasa pierwsza, druga, nie rozumieją, o czym jest ten filmik. Ale widzą, co się dzieje w tym filmiku. Popatrzcie jeszcze raz, kawałeczek tylko. Tak, czyli widzicie Państwo, że iPad jest użyty przez pana, starszego pana, jako deseczka do krojenia, następnie jest ładowany do zmywarki, a córka go pyta o to, jak mu się podobał prezent, czyli chyba dała mu tego iPada, tak? No i teraz taki filmik też może być wstępem do bardzo, bardzo wielu tematów lekcji, do różnicy między pokoleniami, do właśnie prezentów, jakie dla jakich osób można dawać prezenty. Można rozmawiać też o technologii, prawda? Filmik jest dostępny w internecie, więc jeśli Państwo nie słyszeliście, nie ma problemu, a później no, mogę go wykorzystać na tysiąc różnych sposobów. Może być tak, że uczniowie mają filmik i jest bez dźwięku i proszę ich o to, by ułożyli dźwięk, by stworzyli dialog, który będzie podkładem dźwiękowym, a później konfrontujemy dopiero z tym, co było nagrane. Możemy klatkami sobie pomalutku przejść przez ten filmik i mogę im pomóc go zrozumieć. Generalnie no dzisiaj o rozumieniu ze słuchu nie, ale żeby uczeń rozumiał, no to też trzeba go przygotować i dostarczyć mu repertuaru środków językowych, by mógł zrozumieć. Jeśli kiedyś będzie wola, to bardzo chętnie na bardzo trudnej bawarskiej piosence możemy się też pouczyć rozumienia ze słuchu. Dzisiaj chodzi mi tylko o to, żeby znaleźć malutką rzecz, która trwa 2 minuty, 1 minuta, ale która złapie uwagę uczniów. Tak?
No i tak jak powiedziałam, bardzo istotną kwestią jest zbieranie tego słownictwa. Można to robić w formie asocjogramu takiego na tablicy, można wydrukować dla młodszych uczniów, dla szkół podstawowych, kwiatka z takimi płateczkami, do którego wpiszą słówka do danego tematu, mogą to robić na słoneczku. Może to być metoda Blitzlicht, czyli na tych takich karteczkach sobie uczniowie zapisują słówka i związane z tematem wszyscy to rzucamy na podłogę i potem grupujemy. W każdym razie bardzo ważne, jeszcze raz powtarzam, bardzo ważne, żeby nastąpiła komunikacja, jest nagromadzenie tego zasobu środków językowych. No bo jak wiecie, no milczenie wprawdzie jest złotem, jednak na lekcji, gdzie nadrzędnym celem jest komunikacja, jest niewątpliwie kłopotem. Jest niewątpliwie kłopotem. I teraz jaka ta komunikacja, słuchajcie? Powiedziałam o doświadczaniu sukcesu, powiedziałam o doświadczaniu porażki i o budowaniu tego przekonania o własnej skuteczności. Jeśli chodzi o podstawę programową z języka obcego, który jest nauczany jako drugi język obcy, to my nie mamy tam bardzo wyśrubowanego poziomu, jeśli chodzi o europejską skalę opisu kształcenia językowego. I ta komunikacja, o którą nam chodzi, jest oczywiście na wyższym poziomie oczekiwana niż ta tutaj stosowana przez linie lotnicze w Chinach, bo one sobie radzą tak z barierą językową. Niemniej jednak pamiętajcie, że ta komunikacja nawet na bardzo prostym słownictwie może mieć miejsce, a jeszcze wspierana mimiką, gestykulacją, parafrazowaniem, używaniem synonimów i tak dalej, wsparciem kolegi, koleżanki, rzeczywiście może mieć miejsce. Co bym chciała Wam sprzedać z mojego doświadczenia, słuchajcie. Ja mam tak zwane talary mówienia. Te tutaj obrazeczki, które się wyświetlają w takim dużym nagromadzeniu, jak widzicie, cztery w jednej linijce i w dół jest ich siedem, czyli 28 na jednej kartce, jeśli się nie mylę, teraz nie będę liczyć. Dlaczego dwie kartki? Dlatego, że zasadniczo powinno się dać uczniowi tyle tych talarów, by była to podwójna liczba lekcji, którą mamy w tygodniu. Więc jeśli mamy tych lekcji w tygodniu, przepraszam, w semestrze, podwójna liczba w semestrze. Jeśli mamy w semestrze średnio 30, no to 60 talarów. Jeśli mamy jedną lekcję w tygodniu, a tak bywa w technikum w klasie 4 i 5, no to wtedy dajemy sobie mniejszą liczbę. O co chodzi z tymi talarami? Uczniowie je muszą wyciąć, one są w takich krateczkach, tu się to nie pokazało, to każdy to jest po prostu kwadracik i taki uśmiechnięty ryjek, to jest talar mówienia, dlatego ma taki mówiący ryjek. I uczniowie z tyłu na każdym z tych kwadracików zapisują swoje imię i nazwisko i w klasie mamy słoik dla każdej klasy, pierwszej A osobny, trzeciej B, czwartej D, taką jaką uczymy. I w trakcie semestru uczniowie wrzucają te podpisane swoje talary do słoika, ale mogą wrzucić talary tylko w wypadku, kiedy zabierali na lekcjach głos. Jeśli tego głosu nie zabierali, no to niestety nie mogą tych talarów wrzucać. Ale chodzi też o takie zabieranie głosu, gdzie my mówimy, na przykład jak był jakiś dialog do ułożenia, mówimy uczniowi, wrzuć koniecznie za ten dialog talara, tak? I na koniec semestru zliczamy sobie, ile talarów, który uczeń się pozbył tak naprawdę, czyli jaki był ten jego udział w mówieniu. To powoduje, że oni chcą mówić, bo chcą się pozbyć tych talarów, no i oczywiście chcą dostać piątkę za aktywny udział w mówieniu na lekcji. Wcześniej stosowałam tak, że dawałam na jedną lekcję i trzeba się było pozbyć na lekcji, ale to można zasadniczo zastosować na lekcjach tylko wtedy, kiedy mamy rzeczywiście na przykład dyskusję, czyli w starszych klasach, to wtedy rzeczywiście uczeń ma szansę pozbyć się trzech czy dwóch talarów w trakcie jednej lekcji. A tak normalnie to raczej na semestr. Po prawej stronie macie koło,
które mówi nam, jakie czynniki są niezbędne, by zaistniała komunikacja. No i zobaczcie, no musi być oczywiście jakiś input, czyli jakiś czynnik, to może być to zdjęcie, ten filmik, to może być jakiś przedmiot, który uczniom pokażemy, ta włączona muzyka, żeby był właśnie jakiś bodziec, który spowoduje, że oni chcą zabrać głos. No i teraz oczywiście musimy też mieć ten zasób słownictwa, który pozwoli zabrać ten głos, ale uczniowie muszą też wiedzieć, jak te klocki, te słowa poukładać, jak je włożyć w jakieś sensowne struktury, czyli muszą też mieć zasób nie tylko słownictwa, ale też jakiś zasób gramatyczny, jak się buduje zdanie, muszą jednak wiedzieć. No i następnie oczywiście jest niezbędna forma, czy to ma być dialog, czy to ma być wypowiedź taka jednej osoby na zadany temat, więc tutaj też nad tym trzeba popracować. No i dopiero wtedy możemy myśleć o aktywnej produkcji językowej. Jak wyćwiczymy sobie pewne takie stałe frazy nazywane chunksami, gdzie oni nie będą musieli już się zastanawiać nad wszystkim i kombinować, a było der, czyli den, a jest heißen, a tu jest er, czyli i tak długo myśleć nad tym językiem, no to wtedy będą mogli produkcję rozpocząć, tak? Generalnie, no oczywiście zaczynamy od recepcji, ale dzisiaj mamy o komunikacji takiej czynnej. Chodzi nam o to mówienie. Reasumując, jak tutaj zadziałać z tą komunikacją? Zapewnić atmosferę zaufania i poczucia bezpieczeństwa. To jest pierwsze. Ja muszę wiedzieć, że jak powiem, to nie zostanę wyśmiana. Po drugie, wprowadzić do swojej sali lekcyjnej przyzwolenie na błędy i brak przyzwolenia na śmianie się z błędów. Pamiętajcie, że to jest bardzo hamujące, jak uczeń wie, że koledzy go wyśmieją. Po trzecie, właśnie zainicjować potrzebę użycia języka. Po czwarte, wyposażyć ucznia w odpowiedni zasób środków językowych. To mogą być listy, ale one są, wiecie, najmniej skuteczne. Generalnie takie bardziej kreatywne formy zbierania słownictwa. No i dopiero wtedy możemy przejść do ćwiczeń na komunikację. Takim ćwiczeniem na komunikację, które zaangażuje Wam natychmiast całą klasę, mało tego zaangażuje w ruchu, mało tego wszyscy będą aktywni, musieli być, jest autogramjakt i pewnie znacie tą zabawę i ja ją tylko dzisiaj przypominam. Każdy z uczniów otrzymuje właśnie taką, nazwijmy to, tabelę z podpowiadajkami, o jakie rzeczy ma zapytać. Na tablicy wyświetlamy to, co tutaj na slajdzie mamy w prawym górnym rogu, czyli schemat, do jakich struktur będziemy to podstawiać. Możemy, zanim oni się udadzą na to polowanie na autografy, przećwiczyć ze dwa przykłady tutaj z tej tabelki. No i uczniowie chodzą sobie po klasie, pytają się kolejnych uczniów, czy jesz na przykład mięso. I jeśli jest odpowiedź tak, to dana osoba im się podpisuje. I jak się podpisze w każdej rameczce, no to osoba krzyczy oczywiście, że już ma załatwione polowanie i ma wszystko. Jak już uczniowie się trochę pobawią, popytają wzajemnie o to, co chętnie robią, piją, jedzą, lubią i tak dalej, to możemy na tym materiale dalej pracować na plenum, czyli teraz zapytać ludzi, kto na przykład chętnie pije herbatę, bo oni mają zapisane tutaj imię, bo się im podpisali, czyli przejść z drugiej osoby na trzecią osobę. Na pewno większość z Was zdecydowana, jak nie wszyscy, zna tą zabawę i macie świadomość, że tutaj w tych rameczkach może się pojawić praktycznie każdy temat leksykalny, który chcemy zrealizować. Mając taki
input językowy, jak ta ramka do autogramjakt, możemy ją również wykorzystać, ten input, tylko już rozcinając sobie te poszczególne kwestie, czyli gern Tee trinken, Kaffee trinken, Möhren mögen, Müsli Riegel mögen i tak dalej, na mniejsze albo na pojedyncze generalnie, albo drukując po prostu na dużych kartkach A4 i możemy zrobić to w formie metody suwak znanej pod nazwą Reißverschluss w metodyce niemieckiej albo Kugel Laga, gdzie uczniów ustawiamy w dwóch rzędach. Znowu input, ten wzorzec gramatyczny jest na tablicy. Ja staję sobie u szczytu tego rzędu, pokazuję uczniom karteczkę Gern Tee trinken. I oni czerwoni mają zapytać niebieskich, mają po prostu przeprowadzić ze sobą tą rozmowę na podstawie tego akurat sformułowania. Następnie osoba z rzędu czerwonych, ostatnia osoba przemieszcza się na pierwsze miejsce tego rzędu czerwonych, cały rząd się przesuwa o jedno miejsce, zmienia się rozmówca i ja daję inny input, gern obst essen. I teraz te dwie osoby już inne rozmawiają ze sobą, przeprowadzają dialog według tego samego schematu, ale na podstawie zwrotu gern obst essen. Powiem Wam, że ze współczesnym uczniem lepiej sprawdza się ta metoda na siedząco, czyli rodzaj speed datingu. Dlaczego? Bo jak ustawimy sobie te krzesła, to one są we właściwej odległości takiej komunikacji. Łatwiej jest im wyjaśnić tą zmianę miejsc, że za każdym razem z jednego rzędu, z jednego i tego samego rzędu osoba idzie na koniec, bo ustawienie ich w tych rzędach, owszem, daje radę, ale potem i tak oni to, jak się już jeden przemieści, to jeden się przesuwa, drugi się nie przesuwa. Jakoś tak mi ciężej teraz idzie z obecnymi klasami to przemieszczanie na stojąco, ale znowu metoda, w której wszyscy biorą udział, w tym samym czasie mówią. Popatrzcie, jaki duży udział mówienia na lekcji równocześnie. Po takiej lekcji wszyscy mogą się pozbyć talara mówienia. Z pewnością znacie też takie tabele, nazwijmy je, w których uczniowie zaznaczają, czy coś jest pro, czy kontra, bo takich tematów Schulcafeteria, ja oder nein, Schuluniform, ja oder nein i tak dalej, możemy wygenerować mnóstwo. No i jak tutaj widzicie, jak mamy taką tabelę, w której mamy listę pewnych twierdzeń, na przykład die Schüler sollen ihr Essen von zu Hause mitbringen, tak? To po pierwsze tu zadaniem jest takie, kto to mógłby powiedzieć? Czy ein Schüler, czy ein Lehrer, czy ein Elternvertreter, tak? No i możemy tutaj najpierw domniemać z uczniami wspólnie na forum klasy, kto coś takiego jest najbardziej skłonny powiedzieć. A następnie prosimy uczniów, żeby zdecydowali, czy to jest argument za Schulcafeteria, czy kontra Schulcafeteria, tak? I to jest na razie praca na wkładzie językowym. A dopiero później, jak mamy te sformułowania, gotowe sformułowania, które uczeń może użyć, przechodzimy do du. A co ty o tym myślisz, tak? No i teraz uczeń musi się zastanowić, czy on jest pro, czy kontra. Dajemy mu również zasób słownictwa tutaj w rameczce, by mógł jakoś rozpocząć to. Ja myślę, ja sądzę. Tak też przygotowujemy zresztą do matury. On sobie wybiera te argumenty z tej ramki, bo ma wkład językowy i nawet jeśli koślawo, a już to zrobiliśmy z całą klasą, to każdy z nich właściwie jest w stanie wybrać jakiś argument i go uzasadnić. I dopiero w trzecim kroku właściwie
można by urządzić taką mini dyskusję. Organizujemy taką mini dyskusję, może być to dyskusja tych trzech podmiotów, ucznia, nauczyciela i rodzica, ale może być tylko ucznia i nauczyciela, gdzie wybieramy kogoś, kto jest za, gdzie wybieramy kogoś, kto jest przeciw, albo wybieramy drużynę za i drużynę przeciw i uczniowie mogą się tymi argumentami też spróbować poprzerzucać, bo chodzi w końcu o mówienie. Rollenspiele ciągle chyba no, nie do przecenienia, słuchajcie, nie do przecenienia. W dodatku, jeśli potrafimy w to włączyć zabawę i oni potrafią przynieść do tego rekwizyty, to jest coś fantastycznego, ale tu też jest potrzebny ten wkład językowy, słuchajcie, i bardzo dobrze, jeżeli na przykład damy im szkielet takiego dialogu. Różnie to w różnych podręcznikach jest robione. Tu macie na przykład, co ma powiedzieć sprzedawca, ale oczywiście nie wyrażone zdaniami, tylko jego kwestie tak punkcikami i co ma klient, o co ma zapytać klient i też kwestie punkcikami. Uczniowie z tego układają dialog i potem odgrywają scenkę. Mogą też te scenki nagrać na telefonach i bardzo dobrze im to idzie. Może być też po prostu zadanie dla uczniów już bardziej zaawansowanych językowo, w takim sensie zaawansowanych, że mają już ten zasób słownictwa po prostu jako takie zadanie, gdzie określamy, jakie właśnie zadanie ma do wykonania a jakie B i prosimy o ułożenie rozmowy czy dialogu. Tutaj macie Państwo wyświetlone na slajdzie takie materiały z lekcji, na której oczywiście chodziło o zamawianie w kawiarni, właściwie nie w kawiarni, w restauracji obiadu. Ja to zrobiłam z takimi talerzami. Na zwykłe papierowe talerze nakleiłam różniaste potrawy. I już kilka wersji miałam. Najpierw miałam listę i numerki z tyłu talerzy do tych potraw, ale później stwierdziłam, że uczniowie sami bardzo szybko zrobią nazwy potraw i zrobili je na tych karteczkach. Jak zrobili te nazwy potraw, każdy miał sobie wziąć jeden talerz i znaleźć mógł w internecie, jak się nazywa potrawa. To następnie rozrzuciliśmy karteczki, rozrzuciliśmy potrawy i wszyscy, już cała grupa przyporządkowywała na zasadzie takiego trochę przyporządkowania bingo, czy też zadania na przyporządkowywanie nazwę do danej potrawy. Jak to zrobiliśmy, no to i tak uznałam, że być może roladen nie zostały zapamiętane, czy Eisbein, czy jeszcze jakieś tam inne trudniejsze potrawy, więc odwróciliśmy wszystko na podłodze obrazkami do dołu i tekstami też do podłogi, do parkietu i graliśmy po prostu w memory. Graliśmy w memory i uczniowie w ten sposób też się uczyli nazw tych potraw. A następnie, słuchajcie, przygotowałam na takich patyczkach laryngologicznych, ponieważ grupa liczyła 16 osób, przygotowałam dwa komplety dialogu. I uwaga, ale wcale nie podzieliłam tych kompletów, czyli były dwa osobne, tak naprawdę dwa te same dialogi na 8 patyczkach, jeden i na 8 drugi, czyli na przykład patyczek z Iwynszen powtarzał się dwa razy. I rozdałam każdemu uczniowi jeden patyczek i powiedziałam, a teraz proszę tak pokombinować, tak się dobrać, tak pochodzić po klasie, popytać, a co ty masz i czy to by pasowało jako odpowiedź albo jako pytanie do tego, co ja mam, żeby powstały dwie grupy i po ułożeniu na stoliku tych patyczków jako dialogu, żeby uczniowie mieli sensowny, logiczny dialog. To zajęło mi całą lekcję, ale było kupę śmiechu i dobrej zabawy. Polecam. Można oczywiście wykorzystać zdjęcia w inny sposób niż ten, o którym mówiłam, nie żeby zaaranżować lekcję, tylko już mówię w jaki sposób. Ja robiłam jedną lekcję z fotkami, a jedną lekcję robiłam z
Boże, teraz mi wypadło polskie słowo. Dobra, z skserowanymi obrazami. Obrazami z różnych epok, obrazami po prostu z malarstwem. Tak troszkę chciałam połączyć język niemiecki ze sztuką. I na czym to polegało? Polegało na tym, że były rozłożone te fotki i uczniowie na dwóch ławkach złożonych do siebie, czyli taki czteroosobowy stolik. Uczniowie chodzili sobie w grupce, od razu ich podzieliłam na grupki trzyosobowe i wybierali sobie jakieś zdjęcie, ale nie mogli zdradzić, które wybierają. Następnie udawali się do stoliczka swoją grupką i ich zadaniem było ułożenie rozmowy między osobami przedstawionymi na zdjęciu bądź na tej reprodukcji, przy tej lekcji z obrazami. Chodziło mi o słowo reprodukcja. Układali dialogi. Na przykład o czym rozmawiają teraz ta starsza pani, która miesza w garnku z tą dziewczyną, która trzyma deseczkę z... I trzeba było ułożyć dialog, nie powiedzieć, o czym one rozmawiają. Tak samo w przypadku tych dziewczyn, które patrzą w tego laptopa, dialog między nimi. I jak uczniowie ułożyli te dialogi, to ja znowu wyświetliłam już tym razem z rzutnika te wszystkie zdjęcia, czyli one były widoczne dla uczniów jedno obok drugiego. No i wychodziła dwójka uczniów i prezentowała ten swój dialog. A pozostała część klasy miała zgadnąć, które zdjęcie opracowywała ta dwójka. Bardzo fajne ćwiczenie, też bardzo, uważam, że bardzo udana lekcja, bo to, że oni prezentowali ten dialog, a klasa zgadywała, do którego zdjęcia odnosi się ten dialog, to powodowało, że oni wszyscy się skupili po prostu. Z reguły to jest tak, że jak mamy dwóch uczniów złapanych i oni mają prowadzić jakiś dialog, to reszta klasy nagle zajmuje się nie wiadomo czym. A chodzi o to, żeby zajmowali się dalej językiem niemieckim. W związku z tym, no, wymyśliłam tutaj taki sposób i do niego też Was zachęcam. Od koleżanki anglistki podsłyszałam o metodzie milcząca rozmowa. Znałam ją na plakacie, że można zrobić, napisać na plakacie pierwsze zdanie na kartce takiej A3, troszkę większej, czy też flipchartowej, jakieś pierwsze zdanie, na przykład ich esse kein Frühstück und du. I później uczniowie chodzą sobie z markerem i każdy dopisuje jakąś kolejną kwestię. Czyli jak und du, no to ktoś może przyjść i napisać ich nicht tylko. Dopisują ją na takim poziomie, na jakim potrafią. A koleżanka anglistka, od której usłyszałam o tej metodzie, powiedziała, że ona to robi inaczej, że robi to właśnie na takich karteczkach, gdzie uczeń przychodzi do danego stolika, na stolikach są rozłożone te karteczki i może i ma swoją karteczkę i odpisuje na tej drugiej karteczce. No i potem czytamy, co z tych dialogów nam wyszło. Poziom kompetencji językowych może być bardzo różny w tych odpowiedziach i w tych kwestiach, ale też zobaczcie, nie ma tego strachu, bo nawet nie wiadomo, kto napisał jaką karteczkę, więc jest to fajna metoda, z tym, że tutaj ta milcząca rozmowa, no sami widzicie, że to jest rozmowa, ale jednak milcząca, więc no musi później wybrzmieć werbalnie, żebyśmy mieli komunikację. Fajne ćwiczenia, słuchajcie, wychodzą przy użyciu, namówienie, wychodzą przy użyciu kostek. Kostek do gry. Ja tutaj skorzystałam z gry z podręcznika akurat Perfect, gdzie uczniowie po prostu mieli sobie wykulać swoje zamówienie i jak widzicie, po wykulaniu danej liczby oczek, no to ta liczba decyduje o tym, jaką to potrawę uczeń może zamówić i mówi, że zamawia do jedzenia to i to, do picia to i to, bo drugi rzut to jest picie, trzeci na deser to i to.
albo miałby ochotę na to i na to. No i później wyrażali opinię, czy to, co im się wykulało, to byłoby to, co oczekiwali, żeby właśnie zjeść. I też bardzo różne tematy można tutaj do takiego kulania sobie podłożyć. Gramatyka. Gramatyka, jak wiecie, kein problem, przez lata była. No i robiliśmy sobie te wielkie repetytoria, tłukliśmy różne rodzaje zdań, różne czasy i tak dalej. Tak naprawdę do komunikacji niekoniecznie potrzebujemy tak bardzo dużo gramatyki. Przypominam, że podstawa programowa dla drugiego języka obcego, a język niemiecki w przewadze jest drugim językiem obcym w szkołach, a nie pierwszym, nie zakłada przygotowania do matury. I w podstawie programowej nie macie Państwo napisane, że Wy musicie zrobić lekcję przymiotnika, że Wy musicie zrobić jakiś tam czas. Wy macie napisane, że na przykład uczeń opisuje przedmioty, ale na jakim to będzie już, jaką strukturą gramatyczną to zrealizujecie, no to do rozważenia, w zależności od poziomu klas. Tak? Zobaczcie, tutaj no, dialog chyba komunikatywny, oczywiście nie do końca 100% poprawny, ale wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, prawda? W dodatku no, sprawa zostaje załatwiona, wiadomo, jakiej kawy chce się i że chce się osoba pytana napić, tak? I teraz do gramatyki ja nieustająco, zresztą mam całą książkę i mnóstwo pokserowanych z różnych podręczników, które przez lata przewijały się w moich rękach, stosuję Wechselspiele. Czyli to zadanie, gdzie osoba A ma inną wersję niż osoba B. To, co ma tą informację, którą ma osoba A, tą informacją nie dysponuje osoba B. I teraz znowu uczniowie muszą wzajemnie się popytać, używając określonych pytań, żeby uzyskać tą informację i później na forum możemy to oczywiście podsumować. Wszystkie też gry, słuchajcie, nawet mogą służyć do... Ja tutaj akurat Brettspiele sobie pozwoliłam pominąć, bo byśmy też musieli spędzić tutaj ze 2 godzinki. Wszystkie gry i znowu z użyciem kostek pozwalają ćwiczyć gramatykę. Kostka, która ma 6 oczek, to są oczywiście osoby, mogą być osoby, czyli forma gramatyczna czasownika. Tutaj jest troszeczkę inaczej, tutaj chodziło o tworzenie zdań, w tym z czasownikami rozdzielnie złożonymi, więc uczeń sobie musiał wykulać, co się dzieje w poniedziałek, co się dzieje po południu. No i teraz w zależności od tego, ile oczek wykulał w pierwszym rzucie, no to taki wychodził czasownik, a w drugim rzucie taka osoba i układali te zdania. I zobaczcie, pod tym ćwiczeniem jest napisane sprawdzanie poprawności w parach. Czy i na co uczniowie, sprawdzając wzajemnie sobie tą poprawność, mają zwrócić uwagę? Na to, czy czasownik znajduje się na drugim miejscu, czy odmieniony jest oczywiście ten czasownik i tu za każdym razem była trzecia osoba, żeby łatwo było sprawdzić, i czy bezpośrednio po czasowniku występuje wykonawca czynności. I dając taką instrukcję, jak sprawdzić, na co zwrócić uwagę, mogą to uczniowie też zrobić w parach. Tu też mamy właściwie kwestię troszkę gramatyczną, troszkę komunikacyjną. No nie ma komunikacji bez gramatyki, ale też nauczanie samej gramatyki, która nie będzie funkcjonalna, nie ma większego sensu. I znowu zobaczcie, kostki zostały użyte. Do tej gry potrzebujecie tylko obrazki środków lokomocji, no i potrzebujecie przypisać poszczególnym polom kostki ilości oczek na kostce cel. I mamy pytanie, wie kommst du nach Hamburg, zum Bahnhof, zum Restaurant, zum Park i tak dalej. I to, co uczeń oczywiście wykula, tu mamy pewien rodzaj
planszówki, jest start, ale takiej planszówki, którą jeśli mamy skserowane, to nawet na A4 możemy zrobić nawet na podłodze sali lekcyjnej albo na trzech złączonych stolikach, w grupach. Jeśli chodzi o piątki, no to polecam Wam zakrętki od butelek, albo pieniążki, monety, albo guziczki. No i ostatnia kwestia, która sprawia naszym uczniom chyba trochę mało radości. Wiadomo, że musimy oceniać, wiadomo, że musimy szacować umiejętności ucznia, ale niekoniecznie, moim zdaniem, musimy to robić w takiej tradycyjnej formie testu, sprawdzianu, kartkówki. No bo słuchajcie, gdybyśmy to, co się nazywa, weźmy taki test z wydawnictwa do rozdziału jakiegoś tam, czwartego na przykład. Gdyby na górze tej kartki, która nazywa się testem, napisać, że to jest karta pracy, to czy jest jakaś różnica? Czasami nie ma żadnej. Różnica polegać prawdopodobnie będzie na tym, że na górze jest wskazana punktacja, że są przypisane punkty do poszczególnych zadań, no i być może jest wskazana na dole skala. Różnie to w różnych wydawnictwach bywa, tak? No i czy to nie jest czasami tak, że jak my sprawdzamy tą wiedzę, bo jaka byłaby tu różnica tak naprawdę? Ano taka różnica, że przy karcie pracy to my byśmy tak sztręknie stali i nie pilnowali, żeby to była praca samodzielna za wszelką cenę, prawda? Na sprawdzianie to ten nauczyciel i spaceruje i zapowiada represje, co to się nie stanie, jak kogoś złapie na ściąganiu i tak dalej, czasami niezgodne z prawem zresztą. Co powoduje, że no, generujemy w uczniu chęć oszukania, bo on za wszelką cenę chce jednak tą kartkówkę, ten sprawdzian zaliczyć, tak? Natomiast przy karcie pracy no, z reguły nie ma tak ciężko, bo po prostu zakładamy, że jak sobie zajrzy, coś sprawdzi w słowniku, to wszystko ok. A dlaczego na sprawdzianie nie mógłby zajrzeć do słownika? Dlaczego na sprawdzianie nie mógłby zajrzeć do swojego zeszytu tak naprawdę? Jeżeli sprawdzian jest taki, że wymaga odtworzenia pamięciowego, to moim zdaniem to nie jest dobry sprawdzian. Ja mogę uczniom pozwolić na sprawdzianach korzystać z zeszytu i robię to, o czym zaraz opowiem. Dlaczego? Dlatego, że ja nie daję im na sprawdzianie zadań takich jak na kartkówce. Na kartkówce to ja daję 10 słówek i oczekuję odtworzenia pamięciowego i nie ma zaglądania do żadnych zeszytów. Natomiast na sprawdzianie, jeżeli uczeń nawet będzie miał przepisaną książkę do tego zeszytu, a nie potrafi z tego sklecić, nie potrafi sobie, korzystając ze słownictwa, przetłumaczyć tekstu, no to nie jest w stanie z tego zeszytu skorzystać. U mnie jest taka zasada, wszystko, co masz napisane własnoręcznie w zeszycie, możesz wykorzystać na sprawdzianie. Twój zeszyt jest twoim zeszytem dalej na sprawdzianie. No i jak to mówię w pierwszych klasach, to oni patrzą na siebie z takim politowaniem i w ogóle, no to na tym niemieckim do domu nic nie trzeba będzie umieć, no bo można mieć zeszyt i lajcik słyszę od wdzięku. Fajnie, no podoba nam się. Po czym nadchodzi test pierwszy, ja nie przypominam tej zasady, no bo mówię to na pierwszej lekcji, kiedy omawiam zasady oceniania i ja rozdaję ten sprawdzian i mówię, no wszystkie osoby, które mają zeszyt, mogą go użyć. I co się okazuje? Nie przypomniała nam pani, zapomnieliśmy. A ja nie mam dzisiaj zeszytu, a mogę książkę? Nie, możesz tylko swój zeszyt. No więc ma 5 osób. Myślicie, że są same piątki? Nie. Ale co to powoduje? Powoduje to, że ze sprawdzianu na sprawdzian coraz lepiej prowadzą zeszyt. Robią coraz lepsze notatki i w ogóle robią notatki, a nie zdjęcia tablicy. Co mnie bardzo cieszy, bo już pisząc się uczą, więc mam jakiś plus tego działania. Ale nawet jak już dochodzę przy trzecim teście do sytuacji, że większość klasy ten zeszyt ma, że ten zeszyt otwiera, kartkuje, to jak mam zadania na myślenie, gdzie jest rozsypanka zdaniowa i trzeba układać zdanie,
I on, nawet jak sobie przeczyta w tym zeszycie, że czasownik stoi w zdaniu oznajmującym na drugim miejscu i nie potrafi tej wiedzy użyć, no to nie dostają samych piątek, słuchajcie. To nie jest tak, że jak damy dostęp do wiedzy, to ta wiedza zostanie wykorzystana, bo potrzebne jest, słuchajcie, myślenie. Teraz coraz więcej mówi się o myśleniu krytycznym w szkole. Ja to na razie bym chciała, żeby było myślenie, później krytyczne, tak? Więc najpierw my musimy pomyśleć, jakie dać zadania, żeby ten uczeń przetwarzał, żeby musiał myśleć. Dostęp do wiedzy jest. My nie jesteśmy współcześnie faraonami dzisiejszych czasów, że powiemy, że będzie zaćmienie słońca i wszyscy strasznie się przestraszą i będą nas słuchać i staniemy się autorytetem. Ten dostęp w internecie oni mają do każdej wiedzy. Natomiast no, z myśleniem i z używaniem tej wiedzy jest większy problem, więc zachęcam do konstruowania sprawdzianów, które będą szły w tym kierunku. Można oczywiście też, ojej, można też od czasu do czasu, słuchajcie, skorzystać z tych takich łapiących ich uwagę narzędzi, na przykład z tego koła, gdzie ja mogę wpisać pytania, gdzie mogę wpisać słówka, gdzie mogę wpisać początki przysłów, a oni muszą dokończyć. To jest akurat koło z tej strony wordwall.net. Polecam, tam są też fajne zadania i dużo jest gotowych, ale bardzo szybciutko można zrobić sobie samemu. I jak ja sobie kręcę tym kołem i 15 razy ten sam uczeń pierwszy się wyrywa i krzyczy odpowiedź, albo kręcę kołem, a oni szybciutko piszą na karteczce odpowiedzi i potem ja je zbieram, no to mam kartkówkę w troszkę atrakcyjniejszej formie. Muszę Wam jednak zdradzić, że na przykład na tych Kahootach i Quizisach i Quizletach uczniowie potrafią to rozbroić i potrafią dotrzeć do prawidłowych odpowiedzi. Nie wiem, jak to robią. Ja pracuję akurat w szkole informatycznej, więc być może moi to potrafią, wasi nie, ale wiem, że jest to możliwe. Można też zrobić kartkówkę a la kaczka dziwaczka, to znaczy rozdać kartki, ale uwaga, będą na tej kartce nie pytania, a odpowiedzi na pytania, a zadaniem uczniów będzie wygenerowanie pomysłu na to, o co pytał w tym wypadku nauczyciel. Jak to będą jakieś tam formy potworzone od czegoś, no to ta forma podstawowa będzie do wygenerowania. Jak to będzie jakiś tekst, no to do tekstu niech będzie 5 gotowych odpowiedzi na jakieś pytania, a uczeń musi wygenerować pytania, jakie były postawione do tej odpowiedzi. To też jest jakaś alternatywna metoda. Dobrym sposobem na rozeznanie się, co uczniowie umieją, z czym mają kłopoty, jest też ta metoda Stationen Lernen albo Lerntheke, która polega na tym, że robimy takie stacje samodzielnego uczenia się. Ja raczej polecam Wam Lerntheke, czyli ustawienie na przykład na parapetach sali lekcyjnych zadań w takich kuwetkach i ponumerowanie tych zadań. I pozwalamy uczniom we własnym tempie wybrać ileś z tych zadań. Czyli na przykład jak jest do dyspozycji, tak jak tutaj na slajdzie 7, to mówimy, że 5 jest obowiązkowe. I oni sobie w swoim tempie chodzą i pracują. I na koniec to podsumowujemy i sprawdzamy, kto co umiał, z czego ma kłopoty. Dajemy informację zwrotną. Oczywiście niekoniecznie będziemy mogli... Może będziemy mogli, a może nie, to wszystko zależy od liczebności grupy i od tego, jak się potoczy właśnie ta część podsumowanie, postawić oceny, ale też nie zawsze chodzi o te oceny. Ja stosuję jeszcze jedną metodę do wybranych działów, tam gdzie jakoś jest tak, że widzę, że uczniowie sobie dobrze radzili z danym działem, albo gdzie widzę, że, gdzie jest to taki dla mnie mniej istotny ze względu na treści, przeważnie leksykalny dział, zamiast sprawdzianu zadaję przygotowanie ściągi na kartkówkę lub sprawdzian. Kiedyś straszyłam ich, że
najlepsza, będzie skserowana dla wszystkich i będą mogli z niej korzystać na sprawdzianie, więc starali się strasznie dokładne te ściągi przygotowywać. Teraz mówię, że po prostu ocenię, jakie zasoby na tej ściądze się znalazły i oni mi to przynoszą w takiej formie, więc zamiast ściągać na kartkówce, przynoszą mi po prostu ściągę i ona jest oceniona zamiast sprawdzianu z danego działu. Pewną metodą jest też układanie sprawdzianu przez uczniów. Ułożenie sprawdzianu wymaga refleksji nad treściami, które były w danym rozdziale i moi uczniowie sobie nie bardzo z tym radzą. Generalnie jak ja nie powiem, co będzie, nie podam tego zakresu, to gdyby oni sami mieli wybrać, to nie wiedzą, na czym skupić uwagę. Więc najpierw proszę wszystkich uczniów w klasie, żeby przekartkowali dany rozdział, żeby mi powiedzieli, czego się uczyliśmy w tym rozdziale i zapisuję im to w punktach na tablicy. Jak mamy te punkty dotyczące i zagadnień leksykalnych, i gramatycznych, jeżeli jest tego dużo, określamy, co jest najistotniejsze w naszym uczeniu się, co było najważniejsze w tym dziale, robię gwiazdeczki. Następnie wyznaczam uczniów w pary bądź w trójki i proszę o przygotowanie zadań na sprawdzian, czyli jakie zadania by dali, gdyby byli nauczyciele, żeby sprawdzić, czy ktoś opanował te treści. Jeśli na lekcji układania sprawdzianu nigdy mi jeszcze nie starczyło czasu, żeby się wymienili tymi sprawdzianami i zrobili, więc jeśli mam więcej lekcji, to na następnej lekcji pozwalam, by się wymieniali. W klasach, w których mam jedną godzinę tygodniowo, niestety tego nie robię, tylko oglądam te sprawdziany i czasami co ciekawsze zadania z każdego sprawdzianu wyświetlam też, żeby mogli sobie inni uczniowie zobaczyć, jakie zadania były wygenerowane. Oczywiście do tego sprawdzianu proszę też o przygotowanie odpowiedzi, żebym miała pewność, że oni wiedzą, jak rozwiązać przygotowane zadania. No i ostatnia technika, o której Wam dzisiaj opowiem, bo już chyba też przekraczam czas, ale tylko 5 minut na razie. To metoda kapusty. Słuchajcie, kartki A4. Do danego tematu generujemy pytania albo generujemy zadania i miętolimy te kartki po prostu pierwszą tak jako kulkę i każdą następną dokładamy tak, by nam powstała główka kapusty. Ta główka kapusty staje się potem rodzajem piłki, uczniowie stają w okręgu, rzucamy tą główką kapusty, uczeń, który złapie tą kapustę, odwija pierwszego liścia, czyta zadanie, to mogą być pytania do tekstu, to mogą być na przykład zdania na przekształcenia, zdania w czasie teraźniejszym, a później trzeba je przekształcić na przykład na czas przeszły albo z jakimś przymiotnikiem w stopniu równym, a trzeba utworzyć stopień wyższy. No tu można sprawdzić wszystko, słownictwo, gramatykę, leksykę. No i po odwinięciu tego liścia oczywiście rozwiązuje to zadanie i rzuca kapustę do kolejnego liścia. Stoimy w okręgu, bardzo łatwo się zorientować, kto umie z danego zakresu coś, a kto jeszcze nie umie. Ale też nie oszukujmy się, na pewno zanim zrobicie sprawdzian, wiecie, komu ten sprawdzian dobrze pójdzie, a kto z pewnością nie przygotuje się i będzie miał jeszcze kłopoty z danym zakresem leksykalnym. Namawiam Was do tego, by zrobić z języka niemieckiego, skoro nie musimy przygotowywać uczniów do matury, coś przyjemnego, słuchajcie. Powiem Wam, że tej matury będzie coraz mniej, na przykład w województwie dolnośląskim i opolskim, już to wiem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, uczniów zdających nową maturę, czyli uczniów z tego czteroletniego liceum z języka niemieckiego jest mniej niż uczniów zdających starą maturę, a starą maturę będą zdawać uczniowie technikum. Więc tej matury będzie coraz mniej. Skoro nie musimy skupiać się na treningu maturalnym, na treningu zadań maturalnych, to możemy naprawdę
robić takie zadania, żeby było na tej lekcji w miarę miło i przyjemnie, no bo przecież być nauczycielem to być wiecznym optymistą, do czego Was bardzo gorąco zachęcam i dzisiaj dziękuję za uwagę.